momencie zostałem dosłownie przypięty do jednego ze stanowisk Samsunga, gdzie możemy sobie obejrzeć opaskę Galaxy Gear Fit. No, w tej chwili odpaliłem sobie nawet jakąś muzykę, ale ponieważ nie mam słuchawek podłączonych do tego systemu, więc nie będę może jej tutaj teraz słuchał. Chciałbym sobie sprawdzić, zobaczyć... Aha, to są powiadomienia. Dobrze, chciałbym sobie zobaczyć teraz moje tętno. Proszę bardzo. Bierzemy. 75 uderzeń na minutę. To dobrze czy źle? 77. Zaczyna być coraz bardziej podekscytowane chyba. Całkiem przydatna rzecz. Zatrzymujemy. Teraz spróbujmy sobie odpalić coś innego. Co mamy tutaj jeszcze? No mamy krokomierz. Możemy oczywiście sobie go połączyć z Galaxy S5. Pozwala na uzyskiwanie informacji o połączeniach, o jakichś wiadomościach, SMS nieodebranych. I oczywiście może pełnić też funkcję typowego zegarka. Timer. Tak się to prezentuje na dłoni. Nie mogę sobie za bardzo z tym poszaleć, ale przyznam szczerze, że jest dosyć wygodny. Galaxy Gear Fit. Troszkę w innej perspektywie. Teraz możemy sobie to swobodnie ponawigować. Dotyk jest bardzo precyzyjny. Cała opaska prezentuje się dosyć atrakcyjnie. Tutaj w ten sposób wygląda od spodu. To coś na środku, co widzicie, to jest czujnik, który pozwala mierzyć tętno. Możemy sobie tutaj jeszcze przejrzeć, co dokładnie ma w sobie Galaxy Gear Fit. Całkiem sympatyczny zestawik.